Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na Zdrowym Zoncie pokażę Wam, co było na wyposażeniu przyczepy, kiedy ją kupiliśmy i jakie rzeczy sobie do niej dokupiliśmy, żeby nam się wygodniej podróżowało i żebyśmy mieli tutaj to, co potrzeba w trasie i na kempingu do życia. Także zaczynajmy! Tak sobie tutaj to porozkładałem, żeby było łatwiej, szybciej i w ogóle. To jest nasza przyczepka, którą widzieliście w ostatnim odcinku. A teraz tak, zaczynając od klei. Idąc sobie od jednego ze schowków, znalazłem w nim taki oto 10-metrowy, rozwijany na bębnie przedłużacz. Angielska wtyczka, tutaj są dwa gniazdka. On jest taki rozwijany. O kurde, nie poszło mi to rozwijanie, ale no, musicie mi uwierzyć, że on się rozwija na tym kółeczku. I ja go znalazłem sobie w jednym ze schowków. Idąc dalej, mamy tutaj takie sprzęty. Tutaj mamy pilot do movera, którym będziemy sobie ten mover, który znajduje się tutaj, jeden z silników tego movera, odpalać i kierować. To zobaczycie na jednym z kolejnych filmów. A przy nim leży taki oto klucz. Tym kluczem robi się dwie rzeczy. Jedną z nich jest dociskanie tego movera, a drugą rozkładanie podpór. Te podpory, wszystkie cztery, mają o tutaj miejsce, gdzie można sobie to kręcić. Tam jest drugi. Dwa są jakby od tyłu przyczepy i dwa takie miejsca do kręcenia są tutaj. Jedne są stabilizowane jakby na boki, a drugie góra-dół. Także w ten sposób można sobie tą przyczepę ładnie ustabilizować. Muszę jeszcze kupić, bo nie kupiłem, małą jakąś poziomniczkę, która będzie mi pokazywała jakby ten poziom, żeby dobrze do spania sobie w nierównym terenie tą przyczepę ustawić. Kolejną, która była na wyposażeniu przyczepy i nie jest to bletka, która sobie tutaj obwąchuje, a obwąchuje co obwąchuje. Suncamp Swift Canopy 390. Tak się nazywa przedsionek, który się znajdował w tej przyczepie. Do tego przedsionka mamy w takiej oto pomarańczowo-rudej torbie trochę różnych takich gwóźdków, szpilek, no nie wiem jak tam różnie ludzie to mówią, śledzie i tak dalej. To sobie tutaj leży na takim pokrowcu. Myślałem, że to jakaś podarta torba, a to jest prawdopodobnie pokrowiec na dyszel. Więc sobie to przymierzymy jeszcze w tym filmie. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, to taki wąż z taką fajną gumową końcówą, którą można na każdy kran prawdopodobnie założyć bez takich szybko złączeń i tak dalej, które są przy takich wężach ogrodowych. Także świetna sprawa. Wąż no, jest taki nie za ciekawy, więc sobie go wymienię, ale końcówkę wyparzę i będzie ekstra. Wracając, to co sobie tutaj ułożyłem, ten klucz z pilotem do movera, ten przedłużacz, leży na takiej zielonej plandece. Tą plandekę podpina się tutaj wzdłuż przyczepy. O, tutaj jest taki wystający dzyngiel i to się wsuwa. To sobie również zrobimy przy okazji instalowania tego naszego przedsionka. I to jest taka kotarka, która całą tą przestrzeń nam zakrywa, nie widać wtedy koła i tak dalej. Jest to takie trochę zabudowane. No ciekawa sprawa, ale takie coś tutaj znaleźliśmy, co mnie bardzo zaskoczyło, ale fajnie, że jest. Po tylu latach się uchowało. Idąc dalej, jesteśmy przy bagażniku zwanym bakistą, w którym znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest tutaj takie zabezpieczenie przed kradzieżą, żółciutkie. Pnąć bletka, uciekaj, tu mam psa pod nogami. I tutaj drugi pies. Także dzisiaj jest zwierzyniec tutaj ze mną na działce cały. Dobra, wracam. Takie tutaj zabezpieczenie przedkradzieżowe. Pod spodem jest no, taka mała wajcha, żeby można było tutaj tą kulę z haka zainstalować. Jak się nie da tego podnieść, no to nie da się tej przyczepy zamocować i odjechać. Także fajna, fajna sprawa. Jedno z zabezpieczeń przyczepy było już tutaj na stanie. Tutaj kolejną rzeczą jest kółko. Kółko i kółko. Mamy dwa kółka. Generalnie tak, to było na wyposażeniu przyczepy razem z tą dętką, która się okazuje być sprawna, ale zeszło nam powietrze i teściu dojrzał, że tutaj ta opona jest no mocno, mocno spękana, taka nie nadająca się jakby do... No zobaczcie jak to wygląda.
masakra. Także postanowiłem kupić oponę i nowa opona to jest jedna z rzeczy, którą kupiłem, ale tutaj również mam flaka i nie wiem czemu i będę musiał się tym zainteresować. Przy okazji szanowny teść pomalował nam felgę żółto hammerite'em i tak to sobie wygląda. Idąc do tematu naszej bakisty, to na wyposażeniu jest tak, koło zapasowe. Generalnie nówka sztuka, widać, że jeszcze włoski na niej są, więc za często nie było używane, ale dobrze, że jest. I mamy tutaj butlę gazową. Tą butlę ja kupiłem, była tutaj taka angielska, 6-kilogramowa, teraz ją Wam pokażę. Ją sobie wymieniłem, kupiłem razem z reduktorem i podpiąłem tutaj naszą 11-kilogramową, żebyśmy mogli sobie z tego korzystać i wymieniać ją w Polsce. Kolejna rzecz, która się w tej przyczepie znajdowała, to ta oto tutaj, właśnie wyciągnę, pompka wody, która się tutaj podpina. I sobie możemy dzięki temu korzystać z tej wody. Gdyby tej pompki nie było, to byłoby to mocno utrudnione, a wręcz niemożliwe, dopóki bym sobie takiej pompki nie znalazł, albo w jakiś sposób tego nie ogarnął. Tutaj widać również zbiornik na czystą wodę. Tego zbiornika nie było na wyposażeniu, musieliśmy sobie dokupić. Generalnie sprzedający dał nam możliwość takiego zbiornika na czystą wodę, bądź ewentualnie zbiornika na szarą wodę. My zdecydowaliśmy, że na czystą, pitną wodę chcemy mieć swój, nowy, czysty i wzięliśmy sobie w komplecie razem z przyczepą zbiornik na wodę szarą. I znajduje się on tam. Tak on wygląda. Na kółeczkach można sobie wyjechać tym spod przyczepy. No i w tym momencie jest podpięty właśnie do instalacji takim wężykiem, który również na wyposażeniu był. Tutaj widać kolejne zabezpieczenie, jest to blokada koła. I tą blokadę już ja sobie kupiłem tak dla własnego poczucia bezpieczeństwa. Gdzieś tam na dziko się zatrzymamy i tak dalej. Odepniemy autko od zestawu i pojedziemy sobie na jakieś zakupki i tak dalej, żeby ta przyczepa nam nie zniknęła. Kolejną rzeczą jest taki startowy baniaczek z płynem do toalety. Tutaj jest wlew na wodę do spłukiwania i tutaj trochę się takiego płynu wlewa i wlewa się trochę do tej kasety. No wiadomo chyba po co, żeby nie capiło. No i już uciekając z tej strony przyczepy, pokażę Wam jeszcze ostatnią taką rzecz, a mianowicie ten niebieski kabel, który sobie wychodzi z komory akumulatora. I ten kabel był również na wyposażeniu. On był zakończony taką wtyczką jakby na siłę czy coś, ale tam trzy piny są chyba. I taka końcówka była tylko z dosyć mocno przypaloną wtyczką, więc sobie tą wtyczkę wymieniliśmy, a tak naprawdę to zrobił to szanowny teść. I ostatnia sprawa z takiego zewnętrznego wyposażenia, to jeszcze tutaj mamy taką kratkę, znaczy zaślepkę do kratki. Od trumy jej to się zdejmuje, żeby te spaliny z komina sobie tutaj wylatywały i zakłada się to po sezonie, żeby jakieś gryzonie i szkodniki sobie tutaj nie wchodziły. Także na tym zakończymy kwestie rzeczy, które były na wyposażeniu przyczepy z zewnątrz w tych schowkach, takie różne akcesoria, że tak powiem, no potrzebne do w ogóle działania tej przyczepy i funkcjonowania tych różnych podzespołów, kanalizy i prądu i tak dalej, i tak dalej. Witam Was z przyczepy, prosto z przyczepy. Tutaj sytuacja wygląda następująco. Na wyposażeniu jako takim była taka patelnia do grillowania, która była sobie tutaj schowana. Do tego radio, które jest skitrane tutaj. Oczywiście za delikatną dopłatą regulator ładowania i panel fotowoltaiczny, który znajduje się na dachu tej przyczepy. No i kilka takich szpargałków do przechowywania, takich jak tutaj jakieś takie kratki, dziwne inne rzeczy do lodówki. Więc jeżeli chodzi o wyposażenie takie wewnątrz przyczepy, no to wszystko musimy sobie skompletować sami, bo no nie było tutaj różnych jakichś takich dodatkowych rzeczy, no bo to są takie prywatne tematy, tak mi się wydaje. Hejka, to znowu ja. Jeżeli chodzi o rzeczy, które sobie kupiliśmy, to wygląda to następująco. Siedząc w przyczepie, mamy tak, plastikowe kubeczki, oczywiście, żeby się w transporcie nie uszkodziły.
Tutaj mamy miski i no, talerzyk jeden wyciągnąłem i kubeczki. Takie metalowe, emaliowane, czy jakieś tam inne dziwne, fajne rzeczy. Wczoraj udało nam się ogarnąć taki kamperowy druszlaczek, który jest pyk rozwijany. Następną rzeczą są takie na mydełko do łazieneczki i na płyn do zmywania. Jeśli chodzi o to, no to wiadomo, jakąś gąbeczkę trzeba mieć, to sobie będzie tak tutaj jeździło prawdopodobnie w trakcie transportu. W taki sposób pyk, no i nikomu nie przeszkadza, nie lata, jest na swoim miejscu. Mamy taki piękny garnuszek do grzania wody, mleczka, owsianki i innych rzeczy. A i jedną z rzeczy, która się nam mega przyda, bo uwielbiamy jajowe, to jest taka patelnia. To są rzeczy, których nie kupowaliśmy, ale sobie tutaj przynieśliśmy z domu. Do kibelka mamy jakieś berło i coś, ale to za chwilę Wam pokażę. I teraz tak, na tle mojego cienia, kowbojskiego cienia, kupiliśmy sobie taki podnóżek, który jest przydatny do wchodzenia do przyczepy. Tak jak wspominałem, mamy berło, rękawice do wywożenia tej kasety chemicznej. Kupiliśmy sobie sztućce, no takie na razie najtańsze z możliwych, coś do sprzątania, bo to wiadomo. I tutaj mamy dalej elektronikę. Jeśli chodzi o elektronikę, no to przejściówki. Żeby móc korzystać z tego przedłużacza, który Wam pokazywałem wcześniej i móc go podpiąć do naszego takiego normalnego gniazdka, kupiłem taką przejściówkę i tutaj się wpina to angielskie, a później z angielskiego na polskie takie uniwersalne podróżne. Do tego dokupiliśmy dwa takie rozgałęźniki i tutaj taki przedłużaczek mam, bo tego nigdy za wiele. Kolejną sprawą jest no, jakiś taki ładny lampionik, który będzie można sobie zabrać gdzieś tam, rozwiesić, ale nie wiem, czy to będziemy zabierać, czy korzystać z tego tylko tutaj na działce. I jeszcze rzecz, o której nie mógłbym zapomnieć, no to wspaniały hamak tutaj mamy. Hamak, który dostaliśmy od rodziców, który będzie z nami podróżował. Kończąc generalnie kwestię naszego wyposażenia, a jeszcze pewnie jakieś różne pierdółki do tego dojdą, ale to w międzyczasie na filmach będziecie widzieć w trakcie, przetrę Was trochę, w trakcie podróżowania różne rzeczy będziemy mogli tutaj sobie razem zobaczyć, przetestować i ogarnąć. Kwestia jest taka, że taki piękny domek narzędziowy tutaj stoi obok, nasza przyczepa, działo się w międzyczasie. Piękna sprawa, takie cuda nam tutaj pobudowali, żebyśmy mogli sobie tutaj z tego wszystkiego korzystać, kitrać rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o to, co tutaj u nas na działce się ciekawego dzieje. I w ogóle jak sobie tutaj relaksujemy się, będziecie mogli zobaczyć również na jednym z kolejnych filmów. Także obserwujcie sobie to, co się dzieje na zdrowym zoncie. Jeżeli chodzi o ten film, to już by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, bo to jest motywujące. I do następnego filmu. Hej!